Szczepienie jest najskuteczniejszą metodą zapobiegania zachorowaniu na grypę i jej powikłaniom. Fotografia istok.com. Opracowano już szczepionki na nadchodzący sezon epidemiczny grypy 2019/2020. W tym roku oprócz szczepionek podawanych w formie zastrzyku, dostępna będzie szczepionka w aerozolu podawana donosowo. Szczepionka ta jest przeznaczona do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku od 24 miesięcy do 18 lat. Kto i kiedy powinien zaszczepić się przeciwko grypie? Tak jak we wcześniejszych sezonach epidemicznych, coroczne szczepienie zaleca się wszystkim osobom w wieku 6 miesięcy, u których nie stwierdza się przeciwwskazań do szczepienia. Stanowi ono najskuteczniejszą metodę zapobiegania zachorowaniom na grypę i jej powikłaniom. Szczepienie najlepiej wykonać przed rozpoczęciem sezonu epidemicznego, gdy tylko dostępna będzie szczepionka obowiązująca w danym sezonie. Najlepiej do końca października. Jest to szczególnie ważne w przypadku dzieci w wieku 6 miesięcy do 8 lat włącznie, które dla uzyskania optymalnej skuteczności wymagają podania 2 dawek szczepionki przeciwko grypie. Drugą dawkę zaleca się podać do końca października. To zalecenie dotyczy tych dzieci w wieku 6 miesięcy do 8 lat włącznie, które nie były nigdy wcześniej szczepione przeciwko grypie. Jeżeli dziecko przyjęło w ciągu życia co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko grypie w dowolnym sezonie epidemicznym, wtedy wystarczające jest podanie jednej dawki szczepionki w obecnym sezonie. Jeśli jednak z różnych powodów nie mógł być zaszczepiony odpowiednio wcześnie, szczepionkę można przyjąć w dowolnym momencie przez cały okres epidemiczny. Po szczepieniu lekarz lub pielęgniarka może zalecić pozostanie w placówce medycznej. NP. W poczekalni, na obserwacji przez 15 minut. W jakim schemacie szczepione są dzieci? Dzieci w wieku od 6 miesięcy do 8 lat włącznie, które wcześniej nie były szczepione przeciwko grypie sezonowej, powinny otrzymać 2 dawki szczepionki w odstępie co najmniej 4 tygodni. Taki schemat szczepienia dotyczy również dzieci, które między podaniem pierwszej i drugiej dawki ukończyły 9 lat. Przeciwwskazania do szczepienia. Przeciwwskazaniem do szczepienia przeciwko grypie jest ciężka reakcja alergiczna na jakikolwiek składnik szczepionki, inny niż białko jaja kurzego, lub po jej wcześniejszym podaniu, niezależnie od tego, który składnik szczepionki mógł wywołać reakcję. Szczepionka stosowana donosowo. Jest to szczepionka żywa, czyli zawierające znacznie osłabione, atenuowane wirusy, zdolne do replikacji, ale które nie są w stanie wywołać choroby, jest dodatkowo przeciwwskazana u dzieci i młodzieży przewlekle leczonych kwasem acetylosalicylowym lub salicylanami, dzieci w wieku 2 do 4 lat chorujących na astmę lub inne choroby przebiegające ze świszczącym oddechem, dzieci i młodzieży z niedoborami odporności, w tym spowodowanymi przyjmowaniem leków immunosupresyjnych lub zakażeniem HIV, kobiet w ciąży, osób mających bliski kontakt z pacjentami w stanie ciężkiej immunosupresji wymagającymi szczególnie chronionego środowiska, osób, które w ciągu ostatnich 48 godzin przyjmowały leki przeciwwirusowe aktywne wobec wirusów grypy. Szczepienie przeciwko grypie osób z alergią na białko jaja kurzego. Osoby z alergią na białko jaja kurzego, niezależnie od stopnia jej nasilenia, mogą otrzymać każdy preparat zalecany dla danej grupy. Nie jest konieczne stosowanie dodatkowych środków ostrożności, NP. Dłuższy czas obserwacji po szczepieniu. Szczepienie w placówkach specjalistycznych. Tak jak w przypadku innych szczepień, personel jest przeszkolony, jakie leczenie zastosować w razie wystąpienia reakcji nadwrażliwości.